Witam was ponownie, moi mili. No i kontynuujemy. Tutaj był jakiś królik, no ale nam już uciekł. Tak, chciał go upolować. Punkty doświadczenia zawsze by nam się przydały. Czy tu jest ognisko? Jest. W takim razie... Zobaczmy. Mamy punkty umiejętności. As if you've been preparing me for something like this all along. It's clear that there are people living here, and they're organized. They're killing and recruiting. Why? It's like some kind of cult. But a cult of what? What do they want? What are they looking for? Lara się nagadała, jak zwykle. W tym momencie co ja chciałem sprawdzić? Tak, kupiliśmy ulepszenie znowu do przetrwania. Na razie nie ulepszam walki. Gdzie to będzie sprzęt? Łuk mam ulepszony, czyli nie możemy mieć ognistych strzał. Przynajmniej na razie nie. Stroje to nie. Sprzęt mamy, czyli pistolet możemy tylko ulepszyć na razie. Ale to drogie. Drogie to skubaństwo. Ulepszymy pistolet na razie, bo czemu nie? No i mamy obrażenia ulepszone dwa razy. Nawet wygląd broni się zmienił, co mi się podoba. No i tyle. No i tyle, moi drodzy. Co teraz? Zobaczmy na mapkę. O, cholera jasna. Ale tutaj jest rzeczy do zabrania. Jesteśmy daleko, daleko w tyle. I teraz. Powinniśmy się udać tam, ale my się tam nie udamy. Czy tutaj dało się coś zrobić? Wspinać. Nie, ale pewnie tędy. Tam się i tak jakoś dostanę. O. Dobra. To nie teraz. Teraz, moi drodzy, chyba domyślacie się, co chciałem zrobić. Możesz ty, kuro. Jesteś moja. Doświadczenie. No i gdzie ten królik? Uciekł mi. Tak, zwijał mi. Trudno, zostawimy go. Niech żyje. A, okej. No elegancko, jesteśmy na górze. Ciekawi mnie, czy to do czegoś będzie służyło, czy nie. Czy ja coś tam pominąłem? Nie. No halo, on żyje? Nie. Dobra. Doświadczenie. Przyda się zawsze. Tam niczego nie było do spinania, co? Nie, to tylko to na linę. Tam też nie było, ale tam jest znowu... Tutaj na dole mamy grobowiec. Udamy się do niego. Czy ja coś tutaj widzę, czy mi się zdaje? No a jakże? Pominąłem to. Pominęliśmy to, moi drodzy. Czy da się oszukać system i jakoś tędy bokiem tam skoczyć? Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Być może byłoby to do zrobienia. Czy próbujemy? Nie udało się.
Typie, ty mi nie mów, co mam robić. Czy... Nie, dobrze. Już właśnie przez chwilę się zmartwiłem. Czy przypadkiem nie stało się to tak, że... anulowało mi wszystko to, co zrobiłem? Ale niczego nie musimy powtarzać. Cudownie. To się zawsze przyda. Dobra, w takim razie nie świrujemy tym razem. To jest zabrane? Tak jest. Nie świrujemy. Tylko idziemy od razu do... To było tu, czy to było tam? Ludziska, powiedzcie mi. Bo nie pamiętam. To było chyba tam na górze, co? Czy też nie? Chwilę, mnie tu nie było, co? Czy to było tam? Nie, to tam było. Dobra, już pamiętam. Wybaczcie. Przez chwilę zapomniałem zupełnie. Tak, to było na górze, tam przy tym mostku. A, czyli jednak mogę też w bok skoczyć. Czego tu nie było, czyż nie? No tam tylko coś jest. Jak się tam dostać? Nie no, tam bym nie wskoczył w żaden sposób. Grobowiec w pobliżu. Wiem, znalazłem go już. No i nareszcie jest nam dane wejść do niego. Nie mogłem się doczekać tego momentu. Te grobowce mnie kręcą. Czas na... imersję, zapalimy pochodnie i wchodzimy. Ciemno tu, jak nie wiem co. Przypomniałem się od razu te wybuchające mumie z Uncharted 4. Chwileczkę. A czy mogę iść? Tędy mogę. Ale cóż, niczego to nie zmienia. Tak. To było bez znaczenia. Grobowiec niegodnych. Brzmi ciekawie. O! Świetnie. Co nam to dało? Po prostu save'a? Chyba tak. Gilded figures. Servants of the Sun Queen. O Jezu. Przeczuwam zagadkę. I co mi to dało? Sacrifice, murder. There's no record of these kinds of rituals in ancient Yamatai. Unless it was erased from the texts. Możliwe. Całkiem możliwe, Laro.
Tamtędy nigdzie nie wskoczę, niestety, bo to spuściłem na dół. Tego się złapię. Tylko czy na dole coś jest, bo ja widzę, że... No właśnie, to jest możliwość. Wpadłem do środka. Czy ja podjechałem do góry? Nie. O właśnie, o to mi chodziło. Bo chcę zobaczyć, co jest na dole. Czy coś tu znajdziemy? Niestety nie. No trudno. Laro, czy ty możesz wskoczyć na coś? O, udało się. Świetnie. No to hopsa na to. Cóż to wszystko oznacza? Z tym coś mogę zrobić. Ja chyba to muszę spalić, tak? Ale jak? Tam jest ogień. Chyba się uda. Chyba się uda. Udało się. Dzięki Bogu nie jestem aż tak głupi, bo to byłaby kompromitacja. Dobra, wiem, co trzeba zrobić. Teraz po prostu zepchniemy to. I dzięki temu możemy teraz wejść jeszcze wyżej. Voila! Tego się chwycę, to na pewno, ale... Tak, nie ma czego więcej. Cóż to za malowidło? This may have been built in honor of her priestesses. Incredible. Ale kto tutaj wlazł i zapalił te wszystkie świeczki? Skoro to niby grobowiec nieznany nikomu. Mamy jej skarb? To mi się podoba. Cóż my tutaj mamy? Mamy mapę? O, faktycznie. Brakuje nam 3 obozów, 6 dokumentów. Tak, pokazała nam wszystkie dokumenty. O mój Boże, jakie to duże. Co to w ogóle jest? Jakiś dokument z kłódką. Nie wiem, co to oznacza, no ale mniejsza z tym. A, tak, elegancko. Czy ja coś tam pominąłem? No całkiem możliwe. Niestety ciężko jest mi się zorientować. Co jest czym? Dajmy sobie tutaj na razie znacznik. Dobra, wracamy. Wracamy, tutaj kupimy sobie. Kupimy sobie nowego skilla.
To nam pozwoli zdobywać amunicję z zabitych przeciwników, ale... Czy może tym razem pójdziemy także i w to drzewko? Tak, weźmiemy to. Pokaże nam to tyłek Lary. Dziękuję bardzo. Tego mi było trzeba. No ale możemy teraz nosić więcej amunicji. To jest na pewno przydatne. Sprzęt. Mamy 300 części aż. To jest całkiem pokaźna liczba. No to pilot. Jaki pilot? Pistolet. Czy nas na coś stać? Stać nas na to. Czy ja to chcę? Nie jestem pewien, bo w sumie nie korzystałem jeszcze z pistoletu. To ciekawe, prawda? O. Weźmiemy magazynek. Zmienił się. Dobra, świetnie. Świetnie. To tyle. Mamy jeden z grobowców zaliczony. A pokażcie mi mapę. Bo. Jak to wygląda? To jest grobowiec i on ma taką czarną strzałkę na sobie. Czy to znaczy, że byłem już w nim? A ten ma taki minus. Czyli ja w nim nie byłem, czy też to nie o to chodzi? Bo to są dwa grobowce, z tego co wiem, na tej mapie. Czy tutaj jest grobowiec, czy to skrzynka? Nie, to dokument. Nie wiem, przekonamy się. Przekonamy się. Laro, zgaś to, bo przez tą pochodnię wolnie chodzisz. Nie da się. Szkoda. No wychodzimy, biegnij. Cudownie. Niestety uciekła mi wrona, a szkoda. No tak, najwyraźniej przegapiliśmy coś, chyba. Gdzie to jest? A jednak nie, nie było nas tam jeszcze. Czyli niczego nie pominęliśmy. A to? Relikt. I czemu on jest z kłódką? Tak, on jest tam. Cóż to oznacza? Ja chyba tego nie zrobię teraz na odcinku, wiecie co? Ja to pewnie zrobię poza nagrywaniem, żeby was nie męczyć tym, bo wątpię, że będziecie chcieli oglądać, jak to wszystko robię. No dobra. A to jest blisko. Tak, tu jest już tutaj. Nie będę ich teraz zabijał, bo to nie ma sensu. Niczego tutaj nie ma? Nie ma. Świetnie. A gdzie jest ten kolega? Radio tower. Yeah. It still works, right? Right. You hear that? Help! Help! I'm on the fire! No!
tyle. Hopsa, hopsa, co ty tutaj masz? I have spoken to some of the villagers on the island. I was expressly forbidden to leave the palace, but this did not stop me. My duties here are clear. I must learn the truth, but the stories I uncovered defy belief. Rumors abound of the queen's communion with the spiritual world. They say she commands the sun and the rain, that her lands are abundant by her will alone. This is certainly nonsense, but what can be the cause of such whispers? Is this how she controls her people? By engaging their primitive superstitions? I saw absolute reverence in their eyes when they spoke of her. Yet, I also sense fear. Her people are treated with fairness, taxed reasonably, and are well protected by her storm god. No wonder some of them even pray to her. It's as if she were more than just a queen to them. Spreading discontent through her people may well be a harder task than I imagined. Tak, tak, jak zwykle bywa. W takich przypadkach. A, ja myślałem, że mogę tutaj wejść, a jednak nie. Gdzie mam iść tak naprawdę? Tam na górę. W takim razie myślę, że ja się powinienem tam dostać. Tylko jak? Jak tam dojść, moi drodzy? Ja tam nie doskoczę przecież. Nie wiem. Na pewno nie tędy. Przecież ja mam mapę. Czyli niczego tutaj nie ma. A ja się rozglądam jak głupi. Jest to do spalenia, ale... No właśnie, ja tam mogę wejść jakoś. Kurczaku. Tutaj coś jest. Czy ja to widzę na mapie? Nie widzę. O cholera. Czyli jednak muszę się rozglądać. Ja nie mam mapy ogólnej wszystkiego, ja mam tylko mapę skarbów, czyli relikty mi pokazuje. Dobrze wiedzieć. Czy ja tutaj jakoś wejdę? Nie. Tędy pewnie zjadę skądś. Nie skoczysz tutaj, ałe? Tak, ja tam mogę skoczyć, ale... Ale... No właśnie, wejdźmy tutaj. Mamy więcej zasobów, to się przyda. Tak, jak widzicie, zbadaj, żeby odnaleźć ukryte informacje i lupa. Tak więc mamy coś, za czym mamy szukać. There are small bone fragments in the mortar well. Hopefully animal bones. Ja także mam nadzieję. To by było dosyć groteskowe, jeżeli nie. Cholera jasna. Skąd ja mam teraz wziąć ogień? Czy jest gdzieś tutaj ogień? Nie ma? Tutaj mogę odpalić? Nie mogę. No ale lipa, moi drodzy. Ognia nie ma. No Laro, no właśnie, dziękuję.
O. A, też nie mogę. Szlak. Tam coś jest. Nie spadaj, dobrze. Tam coś było, pamiętam, ale nie wiem jak tam wejść, niestety. Tędy na pewno nie wskoczę tam. Tak więc lipa. I co teraz? Aha, udało się. Udało się. Teraz spróbujemy wrócić tam. Tylko tędy się chyba nie uda. O, ale tutaj doskoczymy. Tak. Teraz to zrobimy. Mamy. Na skróty, bo czemu nie? Dobra, moi drodzy, ale tutaj myślę, że zakończymy ten odcinek. Będziemy kontynuowali już w kolejnym naszą spinaczkę tam na górę. O, tam jest ta wieża. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o ocenianiu filmu, o komentowaniu i subskrybowaniu, jeżeli tego wciąż nie uczyniliście. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych filmach.